wszystkie duże projekty transformacyjne, takie między innymi jak transformacja energetyczna, wpływają na innowacyjność, muszą wpływać, ponieważ są to duże pieniądze, które pojawiają się na rynku i duże przekształcenie pewnej gospodarki w inną. Do tego potrzebujemy nowych pomysłów, pomysłów, które mogą być wykorzystywane do jak najlepszego używania energii, to znaczy tutaj chciałem powiedzieć wszelkie takie modele oszczędnościowe, a także modele związane z OZE są bardzo ciekawe i bardzo innowacyjne. Ja podam tylko za przykład to, co my robimy u nas w Agencji Rozwoju Przemysłu. W Agencji Rozwoju Przemysłu utworzyliśmy grupę firm, które będą się zajmowały w tej chwili offshorem. Offshorem, czyli morską energetyką wiatrową. I to od razu widzimy, że przy niektórych rzeczach jesteśmy jako kraj, jako firmy na początku. Musimy się uczyć i dojść do pewnej innowacyjności, która jest na świecie. Natomiast głęboko wierzymy, że możemy te firmy nasze sprowokować do tego, żeby osiągnęły ten etap już wdrażalnych technologii, które mamy nadzieję zaczną być budowane od 2025 roku na Bałtyku, szybciej niż inne kraje. W zasadzie mamy to, co natura nam dała, czyli morze z dobrym wiatrem. I teraz w drugą stronę, jak sobie pomyślimy, jak innowacje mogą wpływać na transformację energetyczną, to myślę sobie, że bardzo, bardzo szeroko. Jeszcze tego nie wiemy, bo codziennie powstają nowe energetyczne innowacje, czy to na świecie, ale również w Polsce. Ja pewnie mógłbym wymienić tutaj kilkanaście firm, które robią bardzo ciekawe rzeczy jeszcze na małej skali, ale liczymy na to, że dzięki między innymi wsparciu firm energetycznych wejdą one na wyższy poziom. I jeżeli chodzi o to, co się dzieje, to możemy wymieniać bardzo dużo rzeczy, no, choćby nowe baterie, akumulacja energetyczna, ale również pozyskiwanie z różnych źródeł zielonych energii. Cały czas jako świat jesteśmy na początku pewnej drogi i pójdźmy dalej. Mam nadzieję, że dzięki innowacjom to się uda.